A ja znalazłem taki oto telewizorek. Witamy Was na kanale Odkrywca Historii. Tradycyjnie na poszukiwaniach wita Was Ewelinka i Krzysiu. Jesteśmy w miejscu, gdzie? W Starym Parku, nie? Nie mówi. A dobrze, znajdziemy coś, pokażemy Wam, co znaleźliśmy. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do. Ja znalazłam taki oto guziczek. O, tu jedna stronka, a tu druga. Nic nie widać. Czysty. A ty co tam, chwal się. Wpatruję się, bo z początku myślałem, że to spływa jakaś broń. A to kawał żelazwa, ale zobacz, imitacja broni. No tak wygląda. No, fajnie. Także ułożyło się tak żelastwo. No jakieś tam dziwadło. Ale fantazja robi swoje. No ręce ja do góry. Ja już bym się cieszyła, że mam broń. No cieszę się. Znaczy broń to broń. To broni to daleko, natomiast wiesz, na wesoło. 2 kilo złomu. Co to jest? Igła. Igła? Faktycznie, nie, igła. Nie, jakiś szpień. To masz pokrowiec do igły. Niech se tam co sobie poleży. Tutaj sobie leży, patrzcie, 50 groszy z PRL-u. Cóż takiego tutaj masz? Skórzany pasek. Tak na to wygląda. Nie wiem, czy to od uprzęży końskiej, czy to od czegoś innego. Może być i od konia, bo... Solidna robota, nie? I pękło mi trochę. Bierzemy, przyda się. Końcówki jeszcze w dobrym stanie. Ty, a może ja bym założył to do spodni, bo mi wiecznie z tyłka spadają. Weź, bo cię pacnę tym. A zobacz, co ja znalazłem. No fal się pok. Drobną ozdobę. Zobacz. Lemierz. Drobną? Drobną. Także miejsce słabe, jeżeli chodzi o ciekawsze przedmioty, ale obfituje za to w złom. No, a to tak też tak się przyda. Coś tu jest wybite? Tu? Nie, no coś tu. To lemierz jest. Do orki. Ja się tam nie znam. Ale byłam tam kawałek dalej i w drzewie jest taka ogromna jama. Mówię, zajrzeć czy nie zajrzeć? Ja mówię, bo jak tam coś będzie, to będę się darła. No to zajrzymy, zobaczymy zaraz. Okej. Okay. Korzystając z okazji, że już kamerujesz, to ci się pochwalę. Jeszcze mam ten. No to chwal się. Dwie łyżeczki, sporo, ale końcówkę mam gdzieś tam na dnie i wam nie pokażę. Ale są dwie. Dwa łyżeczki. Aluminiowe. Do zupy? Nie, do herbaty. Też może być. Tak. No i ten. Aluminiowe. Co to jest? Jakiś też pręt aluminiowy. Idziesz dzisiaj w masę, znaczy w masę, dużą ilość złomu w kilogramy. Tak, tylko że ja zbieram ten drobny, a ty ten duży. No jakieś tam druciki i tam takich trochę, nie za dużo. Pindę. A to ta jama, co Ewelinka miała na myśli. Pewnie lis sobie tutaj zrobił jamę w takim oto drzewie. Szukaj. Szukaj w tych korzeniach. Kawał żelastwa. Kawałek. Jakiś element mocujący. Coś od czegoś. Coś od czegoś, tak jest. Nie ma w tej puszce na pewno. No to rozwal, to zobaczysz. Tu się jest.
farbą, zobacz. A, widzisz. Moja wyobraźnia już działała. Ba. Ale tu jeszcze coś ma. Bo wyobraźnia na skarby zawsze działa. Jakiś worek może. Ze złotem. Albo coś śmieci wypieprzył do lasu. Możliwe. Zobacz. I tak oto ludzie dbają o nasze wspólne dobro, o środowisko. Worek aluminiowy. Nie dam rady. Sprzątniemy to. Sprzątniemy. Kończymy na dzisiaj poszukiwania. W tym miejscu możemy wam powiedzieć, gdzie byliśmy, bo nic tu nie wychodzi. Spędziliśmy tu blisko 2 godzinki, 2 z kawałkiem. Tak. No jak sami widzieliście, efekty marne. Natomiast musimy wracać już do domu. Ja mam trochę obowiązków w sklepie. A Ewelinka będzie stroić choinkę z dziewczynami. Także dzisiaj u nas pokopane. Pokopane za dużo nie wyszło, więc... Popracowane będzie. No i oczywiście ubrana choinka. Jeszcze doczekać nie mogę. Dziewczyny pewnie też. Najbardziej Hania. Dzisiaj będzie ubierać choinkę. Ubieramy już choinkę. Jesteśmy w trakcie, Hania. Nie wiem, jak chciałam. Co, nie wiesz, gdzie przywieźć tą bombkę? Tu akurat. Nie chciałam. Dobra. Jedna wisi. Niżej. Jedna wisi, tak. Dopiero teraz się ubiera. Trzeba by było poczekać. Musiałam poczekać. Powiedz wszystkim, co ty byś chciała w ogóle dostać od Mikołaja pod choinkę? Takie wielkie autko, które samo, którym można prowadzić. Takie autko, które trzeba samo się prowadzi, tak? Nie, że ja prowadzę. Takie czerwone, tak? Takie niebieskie, bo uwielbiam niebieskie. Duże niebieskie autko. A nie aż takie wielkie. Takie malutkie, które ma mój kuzyn Franek. Więc chciałam mieć takie. Takie same, tak? Tak, tylko że niebieskie. Ma być. A Mikołaj ma taką fabrykę. Bo on ma wszystkie zabawki, które by dzieci chciały. Prawda. Mikołaj ma. Znaczy on ma takie. On ma ten. Jak to się nazywają? Elfy, które wsadzają do takiego. Do takiego kturki, że się tam wsada listy i tam się robi taka zabawka. A nie chciałabyś mieć nowy wykrywacz? Metalny? Nie, mnie potrzebny. Stary ci starczy, tak? Ale mi nie zależy na zabawki, tylko żeby zobaczyć na prawdziwego Mikołaja, a nie, że jakiś przebraniec mi tu łazi. Przebraniec ma ci tu nie przychodzić, tylko prawdziwy Mikołaj jest. Mm. Mikołaj? Tak? Mi nie zależy to na prezentach. Zależy, żeby zobaczyć Mikołaja na prawdziwego, a nie jakiś przebraniec chodzi i kradnie. Co ci kradnie? Żeś nic nie ukradł. Ciasteczka. Ciasteczka. Mleko. Nie zażera. Hania, jestem z was dumny, że tak pięknie ubraliście tą choinkę. No ja wszystko ubrałam sama. No, ona jo, wszystko. Tylko. A mama prawie. Co? Mama ułożyła tą kokardę i inne bąki. Ja prawie wszystkie bąki ułożyłam. No ale mama postawiła choinkę, łańcuchy obwiesiła. A ja więcej zrobiłam. Ona więcej zrobiła. Więcej. A tata co zrobił? Tata nic. To może tata... czubek zrobił. Nie mów tego przy kamerze. No bo tata nic nie zrobi, tata siedział na kanapie. A kto nadzorował waszą pracę? Ja nadzorowałam. Ty nadzorowałaś? Nie, ty tylko nagrywałaś, a ja ubierałam bombki. A może tata czubek założy? Czubek? Smutno mi, że tak mówisz. Przecież ja was wspieram duchowo cały czas. A ty tylko nagrywałeś, a nie ubierałaś. No to też mam swój wkład. Nie. Tak, tak. Na zakończenie dnia z Hanią układamy, co? Macha tylko głową. Bo skupiona. Oczywiście puzzle. Jak tam u was już choinka ubrana? Możecie się wypowiedzieć w komentarzach, jeżeli... Pokażcie swoje choinki. Albo pokażcie właśnie swoje choinki, bo widzieliście, jak Hania ubierała, prawda? I niech do was też nie przyjdzie Mikołaj przybieraniec, tylko prawdziwy, prawda? Bo u mnie w szkole był przybieraniec. Przybieraniec. Jeszcze jeden! Także kończymy na dzisiaj. Chcieliśmy się z wami pożegnać i co? Do zobaczenia w następnym odcinku. Nie zapomnijcie zostawić lajki. Subki. Oczywiście zapraszamy do subskrypcji. Haniowi subki. No i komentujcie. Do zobaczenia w następnym odcinku. Do zobaczenia.
Odkrywca Historii to sklep, który prowadzi sprzedaż wykrywaczy metali, cewek, propointerów, jak również magnesów neodymowych. Prowadzimy sklep internetowy www.odkrywcahistorii.com, jak również sklep stacjonarny w miejscowości Susz. Prowadzimy również sprzedaż ratalną, raty 0% paju. Pozdrawiam Was obsługa sklepu Krzysiu i Ewelinka.